Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, za nami długi majowy weekend, dla niektórych zaczął się już nawet w kwietniu przecież. Zatem jak minął tak ten okres na naszych drogach w naszym mieście i okolicach? Z tym pytaniem udałem się do Suwalskiego Wydziału Ruchu Drogowego, także zapraszam na rozmowę z naczelnikiem tego wydziału. I jestem właśnie u naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie Naczelniku, za nami bardzo długi weekend majowy. Jak ten weekend przebiegł na drogach naszego miasta, naszego powiatu? Tak, od 27 kwietnia do 6 maja przeprowadziliśmy akcję ogólnopolską. Bezpieczny weekend. Jeżeli chodzi o dane takie statystyczne na terenie powiatu suwalskiego, zanotowaliśmy jeden wypadek drogowy w czasie trwania tego bezpiecznego weekendu, tego okresu. Kolizji zaistniało 36. Policjantów do służby skierowaliśmy 143. Zanotowaliśmy dwa przypadki kierowania pojazdem będąc w stanie po użyciu alkoholu. Wylegitymowaliśmy 751 osób. Kontroli pojazdów żeśmy przeprowadzili 734. Mandatów karnych policjanci nałożyli 378 na około 48 tysięcy złotych. Wylegitymowaliśmy 21 osób pieszych, samochodów osobowych 429. Dokonaliśmy kontroli stanu trzeźwości 993 kierujących. No tak jak powiedziałem, dwóch kierujących no niestety było w stanie nietrzeźwości. Jeżeli chodzi o taki dość spektakularny właśnie przypadek, jeden z kierujących 2 maja w godzinach wieczorowo-nocnych, jadąc na osiedlu Północ, nie zastosował się do sygnału świetnych i dźwiękowych wydawanych przez radiobus policjantów. Zlekceważył te sygnały, odjechał w kierunku miejscowości Okrągłe. W trakcie tego pościgu wyłączał światła przednie, tylne, chcąc oddalić się od tego radiowozu. No, został zatrzymany, tak jak wspomniałem, w miejscowości Okrągłe. Nie chciał również poddać się badaniu na stan trzeźwości. Miał zamknięte drzwi. Policjanci wybili szybę i kierującego wyciągnęli przez tą szybę, gdzie później okazało się, iż faktycznie znajduje się w stanie nietrzeźwości ponad 2 promile w wydychanym powietrzu. I tutaj warto by przypomnieć, bo po zmianie przepisów, zaostrzenie przepisów odnośnie taka ucieczka, nie zatrzymanie się do kontroli też jest teraz nałożone dość mocno. Tak, zgodnie z artykułem 178b kodeksu karnego, kierujący, który nie zastosuje się do sygnałów świetlnych lub dźwiękowych funkcjonariuszy, podlega karze od 3 miesięcy aresztu do 5 lat. Dodatkowo jest zatrzymywane uprawnienie od roku do 15 lat. Jest to dosyć wysoka i surowa kara, dlatego nie należy lekceważyć takich sygnałów. Wcześniej to było wykroczenie, w tej chwili jest to już jako traktowane przestępstwo. A jakie najczęściej kierowcy wykroczenia dokonywali? No, w czasie tego weekendu, gdzie zanotowaliśmy 36 kolizji, kierujący najczęściej popełniali takie wykroczenia jak nieprawidłowe skręcanie, nieprawidłowe cofanie, jak również dosyć spora ilość zdarzeń było z najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego. Czyli niezastosowanie właściwej odległości między pojazdami właśnie jeden przed drugim. No wiadomo, jest długi weekend, no, ciepło, ludzie czasami też są zmęczeni i tak dalej. Należy zwracać uwagę na te takie przepisy i sprawdzać, kontrolować siebie, jak należy się poruszać. A czy ma Pan informacje w skali innych powiatów naszych ościennych, jak wypadły Suwałki? No, jeżeli chodzi o Suwałki, takich poważniejszych zdarzeń żeśmy nie zanotowali. W innych powiatach no,
było sporo wypadków drogowych. U nas akurat był tylko jeden. No nie chcę wypowiadać się na temat innych powiatów, no już niech inni po prostu wypowiedzą się na ten temat. A jeszcze zapytam się, co ze stanem technicznym naszych samochodów poruszających się po drogach? Dokonujemy dość często kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach miejskich, jak i gminnych. Zatrzymujemy dowody rejestracyjne z różnego powodu. Jeżeli pojazd, powiedzmy, nie spełnia warunków określonych tych technicznych, najczęściej są to, powiedzmy, nieprawidłowe ogumienie przednie, zużyte ogumienie przednie, popękana szyba czołowa, naklejona folia na szybach drzwi bocznych, ograniczająca widoczność polu widzenia kierowcy, jak również wycieki płynów eksploatacyjnych lub niesprawny hamulec. Najczęściej są takie właśnie uchybienia w tych pojazdach. No, zatrzymujemy dowody rejestracyjne, powiedzmy, jeżeli kierujący usunie usterkę na miejscu, możemy wtedy jedynie pouczyć, ewentualnie ukarać mandatowo, a dowód zostaje dla takiego kierowcy. Jeżeli nie będzie w stanie tego usunąć, no niestety zatrzymujemy dowód rejestracyjny takiego auta. I tu jeszcze jedną liczbę statystyczną trzeba by przytoczyć, że tych dowodów w tym okresie właśnie długiego weekendu zatrzymali Państwo aż 20. 20, tak. W tym okresie akurat żeśmy zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych za właśnie uchybienia w stanie technicznym tych pojazdów. A czego spodziewać się w przyszłości? Czy są jakieś właśnie ogólnopolskie akcje tego typu, co teraz? Tak, od 7 maja do 13 maja akurat prowadzimy, czyli przez cały tydzień prowadzimy działania. W poniedziałek były przeprowadzane działania Prędkość z Komendy Głównej Policji, wtorek Bezpieczna Ósemka, w środę będziemy przeprowadzać stan techniczny pojazdów, czyli kontrola stanu technicznego pojazdów. W czwartek działania smog, czyli kontrola pojazdu pod kątem nadmiernej emisji spalin, ewentualnie nieszczelnych układów wydechowych. W piątek akcje prowadzimy telefony, czyli kontrolujemy pojazdy i kierujących, którzy jadą w czasie jazdy, korzystają z telefonu komórkowego. W sobotę działania trzeźwość, no i w niedzielę oczywiście działania piesi. Oczywiście te terminy są tylko wyznaczone odgórnie, prawda, bo wszystkie te działania panowie robią i na co dzień, także tutaj nie trzeba się tego trzymać, że w sobotę nie jeździmy na podwójnym gazie, prawda? No dokładnie, te działania przeprowadzamy, no w sumie mówiąc, codziennie, no jeżeli tam powiedzmy mamy odgórne jakieś działania, wykonujemy tych działań, kontroli pod kątem sprawdzenia tych określonych wymogów, powiedzmy, więcej w tym okresie, no i sprawdzamy te pojazdy. Dobrze. Tak jak Państwo słyszeli, weekend przebiegł w miarę spokojnie w naszym regionie. Także ja dziękuję Państwu, Panu za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu również serdecznie. A teraz tak, dla rozluźnienia, troszeczkę filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Wlotki chyba tam 1000 i z Bigramu naszego sponsora dostaliśmy na Mixa. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam jednocześnie do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia.